Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, zapraszam na serwis informacyjny w Telewizji Republika. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmienia program 500+ w 800+. Wyższe świadczenie ma obowiązywać od następnego roku. Koszt podwyżki to 24 miliardy złotych. Szanowni Państwo, dlaczego to wszystko było możliwe? Przecież chyba każde z tych dzieci, które tu jest, kiedyś zada takie pytanie. Jak to było, jak to możliwe, że wcześniej w czasach rządów liberałów z Platformy Obywatelskiej nie było to możliwe? Ta polityka, jak pani minister dzisiaj na Radzie Ministrów powiedziała, wynosiła zero. Nie było Maluch Plus, tak rozwiniętego jak jest dzisiaj. Nie było Mama 4+, nie było rodzinnego kapitału opiekuńczego. Nie było programu Wyprawka i przede wszystkim oczywiście 500+, czyli za chwilę 800+. Jest tego jedna podstawowa przyczyna. Liberałowie z Platformy Obywatelskiej pozwalali, żeby nasze pieniądze były kradzione. Prezydent Andrzej Duda poleciał do Hagi na konsultacje przed szczytem NATO w Wilnie. W spotkaniu biorą udział między innymi przywódcy Holandii, Rumunii i Litwy. Przed wylotem prezydent Duda mówił o oczekiwaniach Polski wobec nadchodzącego szczytu w Wilnie. To, żeby reagowanie na to było szybsze, to, żeby plany obronnościowe NATO były bardziej wydajne, szybsza relokacja żołnierzy, zwiększenie siły grup batalionowych, które stacjonują w naszej części Europy, zwiększenie zasobów militarnych NATO w naszej części Europy. To są wszystko te cele, które chcemy tutaj uzyskać. Pamiętajcie Państwo, że to z tymi szczytami NATO to jest tak, że w dniu, kiedy będzie się kończył szczyt w Wilnie, już będziemy rozpoczynali pracę nad szczytem NATO w Waszyngtonie, tym jubileuszowym. Dzisiaj przybędą do Polski pierwsze czołgi Abrams, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do portu Szczecin-Świnoujście przypłynie statek z 14 czołgami na pokładzie, a więc z jedną kompanią. Dziś wieczorem do portu Szczecin-Świnoujście przybije statek, na pokładzie którego będą pierwsze czołgi Abrams. Czołgi, które pozyskaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Mamy już wyszkolonych żołnierzy dzięki naszej współpracy, głównie tu z 5. Korpusem US Army, ale generalnie rzecz biorąc z naszym sojusznikiem amerykańskim otworzyliśmy Abrams Academy na poligonie w Biedrusku. Przeszkoliliśmy załogi tych czołgów z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, a więc niejako z marszu żołnierze przejmą ten sprzęt, który będzie na wyposażeniu właśnie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, a więc jednostki wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, Żelaznej Dywizji, której zadaniem jest obrona wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. Obrona poprzez właśnie odstraszanie, poprzez budowanie interoperacyjności. Suwerenna Polska żąda od Platformy Obywatelskiej odcięcia się od słów przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Niemiecki polityk powiedział wczoraj w wywiadzie, że jego stronnictwo buduje zaporę ogniową przeciwko polskiemu rządowi. Jak dodał, jest jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. Maski opadły. Kiedyś o Platformie Obywatelskiej mówiono, że jest to ukryta opcja niemiecka. Po słowach Manfreda Webera maski opadły. Jest to otwarta opcja niemiecka. Rzeczywiście jest to niebywałe w kontekście słów pana Webera, wcześniej w kontekście słów pani von der Leyen, która mówiła: Donald, mamy nadzieję, że wrócisz tu jako premier. Skleja się to w jedną całość. Platforma Obywatelska ma już na swoim koncie reset z Rosją. Pytanie, czy teraz zależy tej partii na resecie z Niemcami w kontekście na przykład reparacji. Znamy plany rządu niemieckiego w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. W oficjalnych dokumentach kanclerz Scholz i w koalicji z Zielonymi zapisali, że chcą zmienić Unię Europejską, żeby powstało jedno federacyjne państwo Unii Europejskiej. Żeby do tego doprowadzić, trzeba zmienić traktaty. A żeby zmienić traktaty w Unii Europejskiej, potrzebna jest jednomyślność. W głowach niemieckich polityków jest pełna świadomość, że dopóki rządzi Zjednoczona Prawica, na tego typu eksperymenty, na tego typu zmiany nie będzie zgody. Dlatego tak bardzo zależy im, aby zainstalować tu marionetkowy rząd.
Co Polacy sądzą o relokacji migrantów, są jej zdecydowanie przeciwni. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster, który został przeprowadzony na zlecenie Superekspresu. Według 74% Polaków rząd nie powinien zgodzić się na mechanizm relokacji migrantów. 26% uważa, że powinien. Drugie pytanie dotyczyło frekwencji. Gdyby referendum odbyło się w najbliższą niedzielę, to 62% Polaków wzięłoby w nim udział, 24% nie wzięłoby udziału, a 14% nie jest zdecydowane. Aleksander Łukaszenka poinformował, że szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn, jest już na Białorusi. W ramach negocjacji w trakcie buntu Łukaszenka zaprosił Prigorzyna i jego armię najemników do kraju, którym rządzi. Dzisiaj mówił o tym, co Wagnerowcy mieliby tam robić. Wszyscy mówią: Wagner, Wagner, Wagner. Ludzie nie rozumieją, że my podchodzimy do tego pragmatycznie. Ich dowódcy mogą przyjechać do nas i nam pomóc. Oni przecież mają jednostki szturmowe. Mogą nam wyjaśnić, co teraz jest ważne na wojnie. Są bardzo doświadczeni. Putin mi mówił, że kluczowa jest walka kontrbateryjna. Bez tego nie da się wygrywać. Kolejna sprawa to drony. Oni przez to wszystko przeszli. Opowiedzą nam o broni. Jaka jest bardziej przydatna, jaka mniej. Kontrbateryjna barba. Ich dowódcy mogą się spotkać z naszymi na poligonach i pokazać nam, jak się prowadzi walki, jak się bronić, jak atakować. To bezcenne. Musimy się tego nauczyć od Wagnerowców. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę wolne głosy i Adrian Stankowski. Do zobaczenia. Dobrego dnia.